Siema, tutaj Mikolix, Mikolike 222. Mamy burzę i w tym filmie, tutaj koło tego wybuchu Creepera, zajmiemy się różnymi rzeczami, w tym jednym projektem. Tak jest. Kurde! Liczę na odłamek ceramiki. No i niestety się przeliczyłem. Spadł wam i stąd. Kurde, nie można bezpiecznie pracować. Ale słabo. Ale słabo. Ale najlepszym faktem jest to, że wygenerowały się obok dwie struktury. Zobaczmy, może się w końcu trafi trym. Może nie będzie aż tak źle. Uwaga, chwila prawdy. Jest, w końcu się udało. 50% ponad szansy, ale po prostu, kurde, no nie, w poprzednim odcinku mi się nie udało. No i w poprzednim, kurde, odcinku, no po prostu nie. Po poprzednim udało mi się na szczęście odchudzić. Pokasować wszystkie światy, no i tutaj gramy. Ten świat jest już bardzo ciężki, zacina się, ale daj, jeszcze jest szansa. No to macie przykład, jak się zacina. Witam, kawał dalej. No nie, już się rozczarowałem na samym początku. No proszę, chociaż jedna ceramika. No nie, bo świeczki będą. Ale mnie farta do tej struktury, to jest po prostu szok. Ale mamy tutaj ciekawą jaskinię. Zginę, tak? Mówisz, że już dużo razy zginąłem, jak tak leciałem? A w tej jaskini nic ciekawego. Serio, żadnego diaksa. Goddammit, no. Kurde. Ale nieszczęśliwy teren. O, jest! Przynajmniej jeden. O, znowu w tym pechowym miejscu. Poszło, jest, mamy! Było. Poszło. Proszę państwa, 4 główki pieglina. Może będzie więcej. W końcu się udało to zrobić. W tym jeszcze jedna główka Creepera. Patrzcie, jak ona genialnie wygląda. Kurde! A to, co ja trzymam w ręce, to jest tak zwana... Jak to się nazywa? Wspomniałem nazwy. Entligera wyniosła. Dokładnie tak. Nasiona, którą... Nasiona, co ja powiedziałem. Roślina, którą Sniffer... No, wywochuje ziarenka. Sadzicie i z tego właśnie wyrasta ta roślinka, a później z tego co wiem to dzbanecznik chyba. Chyba. Pewny nie jestem, ale zasadźmy sobie tego tutaj dużo, bo to bardzo ładnie wygląda. Spójrzmy w górę. I coś tam już widzimy, ale nie będę podpowiadał. Później. Jak to mówią, na wszystko przyjdzie czas. A to można... Kurde. Myślałem, że się da. Jeszcze jajeczko jest. Pradawna roślina, no to oczywiście pradawny teren. I tego dużo sobie tutaj pozarastamy. Lecimy tutaj. Szkieletów smoków i dinozaura. Nie, nie da się tego kwiatkiem przemienić w dzbanecznika. Stety albo niestety. Ale fajnie wygląda ta roślina. Ale se podjarany normalnie głową piglina, jak nie wiem czym. Że mi się w końcu udało to zdobyć. Tyle lat się czekało. Czy nie tyle, bo pigliny zostały w 2020. Ale fajnie, że taki przedmiot jest. Fajnie. A głównym tematem odcinka
będzie rzecz, która tutaj powstaje, mianowicie oczywiście drugi smok. Tutaj mamy pseudo smok zimy, lodu i w ogóle, a tam będzie taki typowy smok ognia. A na środku anioł stróż, no taki, co ma właśnie symbolizować. I się będzie działo! Z tego smoka zrobimy dwa odcinki. Problem z wysłowieniem się, japi. Aha, już zaczęłam chyba kumać, o co chodzi. Patrzcie, to są chyba nasiona dzbanecznika. Aha. Ale ja naturalnie zaczynam budowę. Nie wiem, po co było to cięcie w ogóle, było ono niepotrzebne. Pyk. To jest takie coś. Ten smoczek będzie się troszeczkę różnił. No to, że kolorami to jest jedno, ale... Wymiary są bardzo podobne, ale nie aż takie, wiecie, identyczne. No bo faktycznie zapamiętanie takiego, to jest właśnie minus, że nie zapamiętałem wymiarów, nie zapisałem sobie czy coś poprzedniego smoka, więc nie będzie mi tak łatwo odtworzyć, a wiecie, latać i patrzeć, aha, tutaj jest 7 kratek, tutaj jest 3 kratki, no to by troszeczkę trwało. Ale po prostu, dobra, inny kolor, no to troszeczkę będą inne wymiary. Tu za wysoko chyba dałem, mi się wydaje, nie wiem. No i taka wysokość będzie już dobra. Dobra. Idę się przykimać. O dziwo, ten smok będzie ostatnim projektem na tym sezonie. A ponieważ jest to większy projekt, no to zakończymy ten sezon projektem z grubej rury. Wracajmy do nagrywania. Troszeczkę pozmieniałem, troszeczkę poustalałem i po przemyśleniach, wnioskach zacząłem budować już naprawdę. Budować już naprawdę, co ja pieprzę. Dobra. Nieważne. Także nie wiem, o czym w sumie tutaj rozmawiać. Na razie, jak widzicie, wypełniam tutaj środek, czy co ja gadam, nie wiem. Mam jakiś problem, mylę się, gubię w tym, co mówię i w ogóle. Jeszcze wyżej. Dokładnie. No i jeszcze środek. Ach, prawie się wyrąbiłem. Spadaj. Także no. Cześć, zimieszki. O kurde, znowu źle wymierzyłem. O, znalazłem sobie ciekawy temat do rozmowy. Wyszło już kilka tam wersji, nie pamiętam. Jakieś tam kandydaty, co ja powiedziałem, kandydaty do 1.20.1. Więc Mojang, czy tam Mojang, nie wiem, kto się czyta ich firmy, znalazło sobie, no ruszyło z grubej rury już pod 1.20. Cięcie! Więc no, jaka według jest... poplątałem się. Oceńcie w komentarzach w skali od 1 do 10 wersję 1.20. Szczerze mówiąc, fajna i przyjemna aktualizacja, ale jak na rok czekania, to o wiele według mnie za mało dodali, ale rzeczy są naprawdę spoko. Nie ukrywam, Lasem Wiśniowym mega byłem zadowolony, archeologią, chociaż no nie wiem, która jest lepsza, ta z 2020 czy na prezentacji Mineconu. 5, 6, 7, 8, 9, teraz tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz nad stateczkiem, tak. 3, 2, 3, 3, 2, 3, czyli 3. Później 2. Później cy. Oj, aniołek. Proszę.
No i kurde, zahaczył moje prośby na marne. Czekaj. 3, 2, 3. Trzy. Dwa. I trzy. Zgadza się. Doskonale. Lecimy do poziomu 2.07. I to będzie całość taka, tak? No wychodzi na to, że tak. Kurde, nie. Dobra, później sobie przerobię. No cześć, witam was wszystkich z powrotem. No i dobra. Stawiamy tutaj. Sulk. Moi mili państwo. Jeszcze raz, bo świetny Mikolikę budowniczy się pomylił. Każdemu się zdarza, ale niektórym troszeczkę za często. 2, 3, 4, 5. I to gdzieś było to. Przyszedł czas na plecy tejże potężnej gadziny. Więc robimy. Robimy, bo nie ma co. No i zaraz przy okazji kończymy odcinek. Chciałbym, żeby w kolejnym już smog był prawie skończony. A przedostatni odcinek tego sezonu to już skończymy ostatecznie smoka. Dokładnie tak. No więc tak. Troszeczkę taki dziwniutki odcinek. Sam nie wiem, jak go nazwać. Ale myślę, że wam przypadnie do gustu. Teraz będę robił takie 15-minutowe, 13-minutowe filmy. No bo po co to marnować czas? Pół godziny, w której mało się dzieje, prawda? A takie zcięcia, dużo się dzieje. Zacząłem w ogóle w innym miejscu, mnóstwo kratek dalej od tego miejsca. Więc myślę, że taka forma jest naprawdę genialna. Nie dojdzie. Więc budujemy ściany. Dwa, jeden. Dwa i dwa. Więc na tym film skończymy mu brzuszek i lecimy dalej. Przepraszam za dźwięki w tle. Kurde, zawsze podczas odcinków zbudowania smoka, pamiętacie jeszcze na starym kanale, kilka dni temu, przepraszam, tygodni, bo to było w Dzień Matki nagrywałem budowę tamtego smoka, z tym, że właśnie miał to już skończone skrzydła, głowę, ale chyba brzucha nie miał skończonego i z tego co się wydaje jedno skrzydło mu bodajże budowałem. I mi się nie wydaje, przepraszam za dźwięki w tle, ale to istota je wydaje, która mnie bardzo denerwuje. I dobra. A co, można tak powiedzieć o rodzeństwie? Nie czy nie? Dobra, lecimy. 14 minut, dobra, 15 minut filmu, jak zwykle. Mój limicik, powiedzmy, nowy. No dobra, uwaga, teraz zrobię tak, że się tutaj zrobi troszkę ciemniej, ponieważ zabudowuję ścianę. No i robimy ścianę.
właśnie ścianę robimy. I teraz jak będziemy robić tą ścianę, to zrobimy tą ścianę i skończymy robić ścianę i skończymy odcinek. A jeszcze tu już 15 minut minęło, ale... Jeszcze tu. Nie? Czy nie? Także projekt tak wygląda, tak się porobiło, kończę film.